stowarzyszeniu zarząd miał zwołać walne zebranie członków. No ale cóż, po kilku wnioskach dalej tego nie zrobił. Nie da się zatwierdzić sprawozdania finansowego. Nie da się wybrać nowego zarządu. Nie możemy zmienić statutu. Czy mamy jakieś wyjścia awaryjne? Czy możemy coś z tym zrobić? Cześć, jestem Przemek. Na co dzień doradzam dla organizacji pozarządowych Fundacji Stańczyka. Tak, jestem prawnikiem. W moim wpisie chciałem Wam opowiedzieć o tym, jak rozwiązać sytuację, która choć rzadko może się zdarzyć, to z mojego doświadczenia wynika, że w większości stowarzyszeń może mieć jak najbardziej miejsce, a jest związana z brakiem jakichkolwiek zapisów awaryjnych w statutach stowarzyszeń, które by umożliwiały innym organom lub innym osobom związanym z organizacją zwołać walne zebranie, kiedy zarząd tego nie chce zrobić. Jesteście zainteresowani? Chcecie się dowiedzieć czegoś więcej? Zapraszam do mojego wpisu. Zapraszamy też do komentowania naszych wpisów na blogu lub na Facebooku. Będziemy się starać zawsze odpowiedzieć chociaż trochę na Wasze wątpliwości lub pytania. Gdybyście chcieli dowiedzieć się od nas więcej lub porozmawiać o konkretnych problemach Waszej organizacji pozarządowej, zapraszamy na doradztwo pod adres mailowy doradztwoprawne@stańczyk.org.pl. No i dajcie nam łapkę w górę. Czy ja to naprawdę powiedziałem? Dzięki.